podoba mi się fakt, że zaczynam poniedziałek rano od wywiadu z tobą. Ja myślę, że to jest bardzo dobry początek dnia. Tak, nam się zawsze dobrze rozmawia. I pijemy kawkę w podobnych kubkach. Dokładnie, dokładnie. Przedstawiam wam Kamilę Chyłę, dla osób, które jeszcze Kamili nie znają. Kamila, przedstawię ją w ten sposób, że to jest ekspertka od stron internetowych dla ekspertek. Tak, dokładnie. Kamila robi właściwie dwie rzeczy. Albo buduje strony komuś i właściwie jej zespół buduje, ale Kamila dyryguje całym procesem i robi to bardzo dobrze. Albo uczy ekspertki, jak zbudować swoją własną stronę, jak się do tego zabrać, na czym to polega i jak nie polec w procesie budowania strony. Tak, dokładnie. Ponieważ czasem się zdarza, że gdzieś tam utkniemy w połowie drogi. I moim zadaniem jest nie dopuścić do tego. Super. Kamila buduje właśnie w tej chwili moją stronę, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolona i szczęśliwa. I pokażę tę stronę wam pewnie już za parę tygodni. Zbudowała strony kilku moich klientów, klientek z Prosperu jako coach, które wyglądają bardzo fajnie. Pomyślałam sobie, że fajną rzeczą byłoby zrobić wywiad z Kamilą dla coachów, którzy albo już zabrali się za stronę i nie mogą jej skończyć, albo nie zabierają się i odkładają to na później, albo nie wiedzą, kiedy się za nią zabrać i jak to zrobić, żeby pomóc wam zdecydować, kiedy, jaką stronę i jaki jest proces przechodzenia przez to, żeby rzeczywiście doprowadził was do celu i do dobrej strony. Dokładnie, bo nie każdy potrzebuje od razu na start wielkiej, rozbudowanej strony z 10 zakładkami, platformą kursową i sklepem. Także dobrze jest wiedzieć, na jakim etapie jesteśmy i czego w tym momencie potrzebujemy, żeby rozwijać naszą firmę i naszą działalność. Kamila, powiedz mi, co skłoniło cię do tego, żeby zabrać się właśnie za ten temat i te ekspertki? Jak to się wszystko podziało u ciebie? Co mnie skłoniło? Skłoniło mnie jakby przez cały ten czas, kiedy ja w ogóle działam samodzielnie, bo od 2014 roku opuściłam biurko etatowe i zaczęłam działać na własną rękę. To oczywiście był proces, tak? I zorientowałam się, że jestem w stanie samodzielnie zbudować dosyć szybko, bo ja to zrobiłam w 2 miesiące, stronę internetową. I to było dla mnie trochę szokujące, bo ja nigdy wcześniej nie uważałam siebie za osobę, która nadaje się do tego, żeby budować strony. Bo od razu mi się to kojarzyło właśnie z kodami, z programowaniem, w ogóle z jakimiś takimi tematami, które kompletnie nie są moje. A okazuje się, że sam proces budowania strony jest prosty i w momencie, kiedy ja to zrobiłam, oczywiście ta pierwsza strona była jaka była, nieważne, ale to było dla mnie takie olśnienie po prostu, że można to zrobić fajnie. I później cały czas szukałam ścieżek, żeby te strony były jak najbardziej funkcjonalne, jak najbardziej takie skierowane na klienta, żeby łatwo się było po nich poruszać. Więc szukałam sposobów na upraszczanie, prawda, co wystarczy mieć na tej stronie, żeby było dobrze, a żeby nie przytłoczyć osoby, która na nią wchodzi i nie może się w sumie dowiedzieć, o co tutaj chodzi. Bo pamiętajcie, że 3 sekundy są na zorientowanie się, po co ja tutaj jestem na tej stronie i czy ja chcę tutaj dalej być. Jeżeli ludzie tego przez te 3 sekundy nie są w stanie się dowiedzieć, to rezygnują i po prostu przychodzą i szukają czegoś innego. O, warto o tym pamiętać, te 3 sekundy, bo 3 sekundy to jest tyle. Raz, 2, 3. Tak. Albo zostaję, bo jest fajnie, jest coś ciekawego, albo klikam dalej. Tak, tak, tak. Więc szukałam rozwiązań, później zaczęłam się bardziej jeszcze dopytywać klientek i dopytywać moich takich partnerek biznesowych, jak one mnie widzą, jak one mnie postrzegają, w czym ja rzeczywiście najbardziej pomagam, gdzie tutaj daję tą największą wartość. No i wyszło mi po całym tym procesie, że to są właśnie strony i że to są to jest zbudowanie całej identyfikacji graficznej, czyli takiego kodu marki, ja to nazwałam kodem marki, który jest w ogóle wspaniałym wstępem do tego, żeby zacząć budować swoją stronę.
Czyli ty jesteś tak naprawdę, mało powiedziane, że jesteś ekspertką odbudowania strony, dlatego że żeby zbudować dobrą stronę, to trzeba mieć opracowany kod marki, o tym będziemy dzisiaj mówić, i trzeba mieć opracowaną całą obudowę graficzną, prawda? Całą identyfikację graficzną. Tak, inaczej po prostu ten proces nie pójdzie gładko, tylko gdzieś tam się zatrzymamy. I choćby teraz jestem właśnie w kontakcie ze znajomą, która buduje stronę lądowania i właśnie przez to, że nie zadbała wcześniej o ten kod marki, mówi, że nie jest w stanie iść dalej, bo tu idzie w jakiś granatowy, tu idzie w jakieś fonty, które dotąd w ogóle nigdy ich nie stosowała, ale jej się podobają, ale one w sumie razem ze sobą w ogóle nie współgrają. No i to ją właśnie zatrzymuje, także dobrze jest najpierw zadbać o te takie podstawowe rzeczy. A jeszcze jedną bardzo ważną bardzo ważnym takim elementem, który pomaga w budowaniu stron, jest w ogóle zastanowienie się nad naszą ofertą, tak? Czyli w ogóle sobie tutaj wszystko poukładanie. Bo po co my budujemy tą stronę? Po to, żeby dotrzeć do tych naszych idealnych klientów. A oni z kolei chcemy, żeby od nas kupowali. Więc to też musimy sobie poukładać. To jest taki kluczowy element też. Wiesz co? To a propos tych idealnych klientów. Bo ty wybrałaś sobie swoją grupę docelową jako ekspertki, czyli kobiety i po pierwsze kobiety, a po drugie ekspertki, czyli dziewczyny od czegoś tak naprawdę. Tak. I to są najczęściej jednoosobowe, kilkuosobowe firmy, prawda? Moimi klientkami są ekspertki, które mają już bardzo ściśle określony swój obszar specjalizacji. To nie są osoby, które dopiero zaczynają i dopiero szukają jakiegoś pomysłu na siebie. Mogą to być też osoby, które już są na takim dalszym etapie zaawansowania i fajnie rozbudowują swój biznes, tylko wtedy najczęściej korzystają z tej mojej oferty premium, czyli zamawiają u mnie strony, nie robią jej samodzielnie. Powiedziałaś, że pracujesz z osobami, które już są w jakiś sposób osadzone w sobie, wiedzą od czego są, mają wybraną jakąś specjalizację. Ja myślę, że właśnie często coachowie, którzy nie mają specjalizacji, za szybko te strony starają się postawić. Jestem ciekawa twojego komentarza na ten temat, jak ty to widzisz? Tak, zgadzam się. To znaczy, musisz przynajmniej wiedzieć, od czego jesteś coachem, jaka jest twoja specjalizacja, ponieważ ja pierwsze co robię, właśnie wyciągając tą taką esencję z twojej marki i to, czym ty się zajmujesz, to próbuję w jednym zdaniu określić właśnie tą wartość, którą ty dajesz, która zmienia coś w życiu twoich klientów. Tak. Jeżeli ty tego na ten moment nie masz, tylko wiesz, że jesteś coachem, bo skończyłeś szkołę coachingu i dalej chcesz na tej stronie tylko dawać informacje o tym, o twojej metodzie, jaką ty będziesz stosować akurat, to jest droga donikąd, ponieważ ludzie nie szukają w ogóle pomocy. To znaczy, nie chcę tak tego przekreślać, tak, ale nie szukają jakby w Google coacha. Szukają sposobu na rozwiązanie swojego problemu. Więc ty musisz już w tym momencie wiedzieć, jaki problem swojego klienta rozwiązujesz, czyli jaka jest to twoja specjalizacja konkretnie. I to napisać w tym takim głównym miejscu na stronie jako hasło przewodnie. Tak. Czym konkretnie pomagasz, jaką zmianę? Czyli nie, że jestem coachem i czym jest coaching i czym coaching nie jest i tak dalej, historia coachingu i tu są moje akredytacje, bo to niewiele nam da, chociaż ja wiem, że wielu coachów od tego zaczyna i ja wiem, że kiedyś też sama od tego zaczynałam. Jak nie bardzo jeszcze wiedziałam, co mam innego powiedzieć, to zaczynałam od tego. Bo jest to taki proces troszeczkę osadzania się w sobie i szukania właśnie sposobu, szukania słów, jak ja mam właściwie to wytłumaczyć, prawda? Ale nie możemy liczyć na to, że tego typu strona będzie nam bardzo pomocna w budowaniu biznesu. Zgadza się. Ludzie przychodzą do nas w momencie, kiedy mają palący problem. I ten palący problem musimy zidentyfikować i dać na niej rozwiązanie. Wtedy ten biznes się będzie kręcił. Okej. I mamy 3 sekundy na to, że jak wejdą na tą stronę, to patrzą, okej, albo ją postrzegam jako ekspertkę od czegoś i dalej w ogóle chcę czytać, albo klikam sobie dalej. Twoim wyróżnikiem jest to, że ty pracujesz w oparciu o kod marki. Ja ten proces z tobą przechodziłam i to był bardzo piękny proces szukania siebie, szukania takiego
swojej barwy w tym wszystkim, swojej ekspresji, tego, co ja naprawdę chcę dać temu światu, jak to ubrać. Jest to piękny proces. Opowiedz troszeczkę o tym, bo to jest cudowne. Tak. Uwielbiam tworzyć kody marki. Nawet teraz, w momencie, kiedy mam zespół i mam dziewczyny, które zajmują się na przykład projektowaniem logotypu albo budowaniem samej tej strony krok po kroku, to ja kod marki zostawiam sobie, ponieważ sprawia mi to ogromną radość. Po pierwsze, cały proces wygląda tak, że ja bardzo dużo rozmawiam z klientką, bo chcę się dowiedzieć od niej jak najwięcej. Oprócz tego właśnie, od czego ona jest, w czym pomaga, w czym się specjalizuje, to też, co lubi, jakie rzeczy sprawiają jej przyjemność, jaki klimat lubi. Ponieważ my budujemy kod marki zgodnie ze swoim archetypem, a archetyp oznacza osobowość, czyli budujemy bardzo autentyczny wizerunek swojej marki, ale tak naprawdę oparty o nas, prawda? Czyli tak jak my mówimy, tak jak my się prezentujemy, tak jak my się ubieramy, jak my się zachowujemy i w ogóle właśnie tutaj ta stylistyka też w to wchodzi. Jakie kolory lubimy. Oczywiście w kodzie marki mamy jakieś określone barwy, palety, ponieważ na przykład do władczyni czy do władczyni choćby bardziej pasuje kolor właśnie jakiś taki królewski, czyli złoty albo idący w fiolety, ponieważ tutaj gdzieś ta kwestia zarabiania pieniędzy też ma znaczenie, a fioletowy jest kolorem właśnie, który za to odpowiada. Natomiast jak już pójdziemy w kierunku opiekunki, czyli taki archetyp, który bardziej dba o to, żeby dawać od siebie, żeby było to serce i przyciąga naprawdę bardzo wielu klientów, to nie jest tak, nie uciekajcie od archetypu opiekunki, bo ojejku, ja nic nie zarobię, bo jestem taka, tylko daję. Dajesz serce, dajesz troskę, dajesz od siebie dużo i dlatego ludzie do ciebie przychodzą. Możesz bardzo dużo na tym zarobić też. Tak. Także te kolory tam gdzieś są takimi drogowskazami, czy na przykład style fontów, ale my oczywiście bardzo powinniśmy to przekładać na siebie, więc jeżeli ja nie lubię brązowego, to ja nie pójdę w kolor brązowy, prawda? Tylko będę szukała tutaj takiej palety, która mi odpowiada. I kolory też bardzo się właśnie na naszą osobowość przekładają, więc u pasjonatki jest to różowy, czerwony, który jest taki właśnie mocny, dodaje energii, pobudza też do działania i bardzo lubię ten proces, bo to jest jak taka burza mózgu. Zaczynamy od zbierania wszystkiego, co się nam ze sobą kojarzy, a później wyciągania z tego takiej esencji i układania tego w taką fajną, pasującą do siebie paletę i do tego też dochodzą właśnie później też te fonty. I jak wychodzimy z kodem marki na koniec, to mamy taki po prostu gotowy pakiet, który nam mówi, jak ta strona nasza powinna wyglądać. I dziewczyny, z którymi współpracuję właśnie, ostatnio mi powiedziały, że w ogóle nie będą robić stron bez kodu marki i na przykład bez sesji zdjęciowych, bo to jest w ogóle, zupełnie inaczej się pracuje. To tyle łatwiej, jak to masz i jak to wiesz. Także fajnie ten proces przejść. Dla mnie to był osobiście fascynujący proces takiego poznawania siebie i poznawania tych aspektów, które ja chcę wystawić, że tak powiem, wyeksponować w swojej stronie. Tak. To jest tak, po pierwsze to jest dla mnie taki proces, który pokazuje, jak u nas, u ekspertek jest ważne to, żeby ta nasza osobowość miała ekspresję na naszej stronie. Że to nie jest tylko strona, że możemy mieć dwie ekspertki od tego samego obszaru, od tych samych klientek, prawda, ale będą miały kompletnie inaczej wyglądające strony, chociaż ich nisza może być identyczna, ponieważ jedna jest taka, a druga jest taka. Do jednej będą lgnęli klienci, którzy bardziej potrzebują właśnie opiekunki i troski, do innej będą lgnęły klientki, które potrzebują, że tak powiem, bardziej władczyni, że tak powiem, i bardziej intentyw osobowości odpowiada. Dokładnie. No, dokładnie tak się dzieje. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że my nie musimy nic udawać, my nie musimy wchodzić w żadną rolę, zakładać jakieś maski, bo och, lepiej się sprzedaje, jak ja zrobię takie sobie zdjęcie, o tak, i będę sobie takim profesjonalnym tutaj teraz zdjęcie. Także możemy naprawdę budować sobie ten swój biznes dokładnie
według tego, jacy my jesteśmy. Ja uwielbiam twój wizerunek, Małgosiu, ponieważ ty z jednej strony jesteś bardzo profesjonalna i naprawdę robisz kawał dobrej roboty i no, twój kurs po prostu, no, zobaczmy chociażby na te absolwentki, prawda, jak one sobie świetnie radzą, a z drugiej strony robisz to tak lekko i tak na luzie i tak na chillu. Ja właśnie chciałam pokazać ten twój moodboard teraz, steruję go. Bo tam jest takie piękne hasło, I am peaceful and prosperous. To właśnie był moodboard, który żeśmy opracowały. Tutaj weszło w to dużo pracy, wyboru kolorów, wyboru takiego klimatu, wyboru otoczki. Ale ty dokładnie wiedziałaś, co ty chcesz. Ja wybrałam oczywiście tam jakieś zdjęcia, które mi się z tobą kojarzą, bo się znamy, więc... spędziłyśmy razem wakacje, ja wiem, co ty lubisz mniej więcej i było mi tutaj akurat pod tym względem łatwiej, ale ty potem patrzyłaś tak, to jest moje, okej, okay, tego nie, to jest moje, o ja jestem ta z tą kawą tutaj i książką na balkonie i własnymi stopami. Także to było naprawdę, naprawdę fajne. Ale tak, rzeczywiście to jest proces czasochłonny, żebyśmy my doszły do tego, żeby wyciągnąć tą esencję z naszej marki, prawda? Dobrze, super. Wiesz co, to choć porozmawiamy o tym, czyli popatrz, bo być może nie wszystkie osoby wiedzą, o co chodzi z archetypami, to tutaj troszeczkę wprowadźmy, bo wymieniłaś na razie dwie osobowości. Jakie są inne osobowości w archetypach i w ogóle skąd pomysł, żeby posługiwać się archetypami w kodzie marki? Archetypów jest 12. Ja tego nie wymyśliłam absolutnie, to są badania i... bardzo długi proces, który wykonał Carl Jung, bo to on pierwszy zorientował się, że niezależnie od tego, w jakiej części świata jakaś opowieść powstaje, możemy zidentyfikować 12 typów archetypów, takich osobowości, czyli typów bohatera. I one właśnie mają swoje źródło w tym i co jest u nas dominującego, tak? Jaka cecha jest u nas dominująca? Jakie wartości są dla nas najważniejsze i najbardziej nas motywują do działania? On to posegregował, no bo ludzie są różni, prawda? Natomiast z jednej strony są różni, z drugiej strony są trochę podobni. I można tych ścieżek właśnie 12 takich znaleźć i określić. Więc nie wiem, czy mamy teraz tutaj czas na to, żebym ja je wymieniała i opisywała. Chyba takie najbardziej... No, możemy dla coachów na przykład często typowym archetypem jest wizjonerka, czyli magician, dlatego że odpowiada za transformację, tak? Czyli przeprowadza tą zmianę, wyciąga z człowieka to, co jest najbardziej wartościowe, uświadamia, że... ty to masz już, prawda? I teraz zrób z tym coś. Czyli jakby powoduje, że coś, co było w nas uśpione, nagle się budzi i robimy jakieś niesamowite rzeczy, chociaż nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że w ogóle jesteśmy na to gotowi. Takie archetypy, które się często powtarzają, archetyp kumpelki, czyli the girl next door. Generalnie chodzi o to, że moim głównym takim... no, energią do działania, czymś, co mi daje kopa, jest to, żeby budować społeczność, budować relacje, być z innymi, ale na takiej równej stopie, prawda, nie wywyższając się, nie mówiąc jakby z innego miejsca takiego, wiesz, ja tutaj jestem po prostu ten mentor, co ci teraz powie, prawda. Też często wśród coachów jest archetyp wiedzącej, ponieważ to jest... taka mądrość z głębi, czyli taka trochę mądrość z jednej strony ja muszę mieć to wszystko rzeczywiście poukładane i musi mi wynikać logicznie z czegoś, ale to jest taka mądrość o wszechświecie, taka życiowa, taka trochę też szamańska w jakimś tam stopniu, więc wiedząca jest taka mędrzec, tak? Czyli jest taka troszeczkę ma i tu i troszkę i tu. Z dwóch stron te cechy. Idealistka, czyli takie patrzenie na świat, że ja wszystko mogę, wszystko się dobrze poukłada. Trochę idealistka może na przykład dla archetypu władczyni, może być postrzegana jako taka
nieodpowiedzialna. Nie? Jak to tak można, że wszystko się, trzeba to wszystko zaplanować, mieć kontrolę nad wszystką i w ogóle ogarnąć chaos trzeba, żeby się poukładało. A idealistka właśnie mówi, nie, ja wierzę, że wszystko jest dobrze, po prostu z serca na pewno się dobrze poukłada i w ogóle fajne jest takie patrzenie na świat idealistki, buduje harmonię wokół, jakby wszelkie jakieś tam spory, czy jakieś takie zaognienia ona łagodzi i w ogóle z idealistką jest jak z dzieckiem, który się cieszy ze wszystkiego. Więc te archetypy są takie fajne, takie barwne i możemy wyciągać z nich takie nasze najlepsze cechy. U ciebie wyszło kilka archetypów, prawda? Tak. To nie tak, że ty od razu powiedziałaś, ok, ja zrobiłam ten test, ja jestem takim archetypem i już koniec. U mnie też są trzy archetypy, jeden jest dominujący. U ciebie jest poszukiwaczka dominująca? Tak. Kumpelka i buntowniczka, dobrze pamiętam? Nawet buntowniczka chyba bardziej niż kumpelka. Nie pamiętasz już. Teraz znacie mnie od podszewki. I to jest piękne, słuchajcie, to jest piękny proces. U ciebie na stronie zdaje się, można wziąć sobie test, prawda? Tak. To potem wkleimy linka pod spodem, pod spodem, będziecie mogły się odnieść do tego. I to jest taki piękny proces odkrywania siebie i tego, okazuje się, że za każdym z tych archetypów idą inne kolory, inny sposób wyrażania, inny sposób komponowania, inne fonty są dopracowane do tego i nagle, jak już masz ten archetyp i znasz kod marki, przepracujesz to nagle to się wszystko zaczyna rzeczywiście pojawiać przed tobą. Tak, i wiesz, gdzie jesteś, wiesz, kim jesteś, wiesz, do kogo mówisz i wiesz, co chcesz na stronie pokazać i w jaki sposób chcesz to pokazać. Nie błądzisz. To jest po prostu, kod marki jest jak kompas. I nagle masz wyznaczony kierunek i po prostu robisz to i to naprawdę bardzo pomaga, bo po prostu idziesz zamiast myśleć i się zastanawiać. Tak. Chciałam jeszcze zwrócić uwagę na język komunikacji, bo to jest też kluczowa sprawa i są osoby, które się właściwie tylko tą działką, jeśli chodzi o archetypy, zajmują. Mhm. I rzeczywiście dobrze jest wiedzieć, jakim językiem ja mówię do tego mojego klienta. Czy ja będę mówić właśnie tak troszeczkę jak mędrzec, który po prostu dzieli się ekspercką wiedzą i mówi to w taki poukładany sposób, tak. Czy właśnie jak kumpelka, która będzie mówiła do ciebie jak do przyjaciela i czasem tam pewnie rzuci też jakimś takim słowem, które by generalnie nie przeszło w jakimś oficjalnym artykule, czy jak performerka, czyli archetyp jester, to się chyba nazywa po angielsku, która po prostu robi to wszystko w formie takiej zabawy i w ogóle, że jest fajnie. Agnieszka Majewska, która wysyła bombowy newsletter, może kojarzycie, jest po prostu perfekcyjną performerką jak dla mnie i świetnie się tutaj sprawdza. Po prostu nie da się podrobić jej stylu pisania i docierania do klienta. Ona nie ma strony. Jeszcze? Bo po prostu ja z nią już tą stronę tam... Ona nie ma jeszcze strony, ale świetnie sobie radzi po prostu mając newsletter i Facebooka, tak? Teraz w Instagram trochę wchodzi. Majewska, czekamy na stronę. Jak nas widzisz. Okej, okay, to wiesz co, to przejdźmy, to jest może dobry moment do tego, żeby przejść do tego, jakie błędy popełniają coachowie i w ogóle ekspertki na swoich stronach, jak zabierają się za nie same. Mhm. Pierwszym podstawowym błędem jest właśnie niewyciągnięcie tej jednego hasła, jednego zdania, które mówi nam, co to jest, dla kogo to jest i co ja, wchodzący na stronę, z tego mogę mieć. Tego nie ma po prostu na wejściu i już jest jakieś tam zagubienie. Musisz się doczytać po prostu. Tak. A nikt się nie będzie doczytywał, tylko 3 sekundy out. Tak. Drugim błędem jest to, że nie widać, żeby to miało jakiś właśnie plan. Czyli nie zadbałyśmy, żeby sobie zrobić przed projektowaniem strony taki podstawowy layout, prawda? I czegoś brakuje, bo ja mam taki standardowy layout, oczywiście w zależności od tego, jaka jest potem nasza specjalizacja, to można sobie to dostosowywać, ale na stronie powinien się znaleźć
jakiś prezent dla tego klienta, żeby on w ogóle, bo on od ciebie nie kupi za pierwszym razem, jak wejdzie na stronę. On musi ciebie poznać najpierw, czyli musi coś od ciebie dostać, żeby zapoznać. I teraz dobrze by było, żeby to coś było od początku bardzo dobrej jakości, nawet jeżeli to jest bezpłatne, ponieważ pokazuje, co mnie czeka na dalszej drodze pracy z tobą, tak? Właśnie. Czyli, że ja tutaj się mogę spodziewać, że to będzie fajne, tak? Ważnym elementem jest właśnie pokazanie, co ja oferuję, czyli ten prezent powinien gdzieś tam jak ścieżką klienta prowadzić nas do oferty. Ważnym elementem jest ciągłe dostarczanie tego kontentu, prawda? Czyli albo prowadzisz bloga, albo prowadzisz vloga, albo prowadzisz podcast i albo live regularnie, no ale z tej strony ten człowiek się powinien tego dowiedzieć. Jak tutaj coś robisz na Facebooku, a tego w ogóle nie ma na stronie, no to jest takie rozerwane, prawda? I tutaj dajesz content, ale ludzie w ogóle nie wchodzą na twoją stronę, która gdzieś tam jest zaniedbana i nikt nie zwraca uwagi. Fajnie, żeby to się wszystko łączyło i było na bieżąco aktualizowane. No i rekomendacje są moim zdaniem kluczowe, bo nikt tak nie zachwali ciebie i jakby słowo osoby, która skorzystała, która ciebie poleca, jest dużo więcej warte dla odbiorcy niż to, co ty tam o sobie napiszesz. Tak. I parę słów swojej historii, która powinna być taka właśnie nie za długa, budująca od razu relacje z klientem, czyli też nie pokazywanie w ogóle wszystkich swoich dyplomów i certyfikatów, jakie po prostu ja kurs ukończyłam, spokojnie, to sobie ta osoba i tak znajdzie, jak będzie chciała. Ale pokazanie siebie prawdziwej, właśnie autentycznej, która oczywiście ja robię to, co robię świetnie i wspaniale i możesz się o tym przekonać, o tym świadczą te wszystkie pozostałe rzeczy, które tutaj na stronie pokazałam, ale też zdarzają mi się trudniejsze momenty, jak o tym napiszemy, tak szczerze, to od razu ta więź z klientem jest zbudowana. Także... Wiesz co, to wszystko brzmi tak super prosto, no bo tu szczerze, tu o sobie, tutaj zrobisz tam darmową ofertę dobrej jakości, wszystko poukładane, to dlaczego to nie jest takie proste? Wiesz co, wydaje mi się, że to jest trudno, żeby wszystkie te elementy mieć od razu jakby taką checklistę, prawda, iść sobie po kolei i jeszcze mieć energię, żeby to robić i nie przerwać, nawet jak już ten proces się zaczął. Więc no, jeżeli ja pomagam budować stronę, to albo robię je ja, czy mój zespół i wtedy ta strona powstaje, bo ja tutaj mobilizuję właśnie klientkę, żeby ona mi te treści jakoś tam dostarczała. Trudno jest czasem napisać treść o mnie, trudno jest czasem napisać opis oferty. No to jest jakieś tam wyzwanie, trzeba do tego usiąść i to zrobić. Więc dobrze jest mieć konkretne wskazówki, jak to zrobić. Ale w momencie, kiedy uczę dziewczyny właśnie podczas kursu, to no, najlepszym sposobem są te spotkania w grupie, czyli mamy taki masterclass. Możemy się wzajemnie motywować, co tydzień są spotkania i nie robisz tej strony sama, tylko idziesz z całą grupą i to jest trochę takie na zasadzie, ja już zrobiłam swój moodboard, ale super, to pokaż ten moodboard, ja już też zrobiłam i po prostu to jest jak taka wielka nagroda, dziewczyny się tam chwalą wzajemnie i jak dostajesz co chwila jakieś małe nagrody, no bo sobie te nagrody tak naprawdę przyznajesz, prawda, bo skończyłaś jakiś tam mały etap, to dochodzisz do końca i widzisz, wow, zrobiłam to. Ale na początku no to jest taki duży słoń, tak, do zjedzenia, który sobie trzeba podzielić na kawałki i kawałek po kawałku wykonywać i jeszcze do tego mieć, prawda, fajnie grupę, która ciebie motywuje i robi to z tobą razem. Tak, wiesz co, bo strona tak naprawdę, bo ja robiłam kilka stron sama, potem przy pomocy czyjejś tam, ale tak za każdym razem wiem, że strona, nawet najprostsza, kilkuzakładkowa, to jest duży projekt tak naprawdę. Tak. Bo to jest projekt, to nie jest projekt tylko mam takie zakładki, mam je wykonać, tylko to jest projekt, w którym właśnie trzeba poznać siebie, zobaczyć jak ja siebie chcę wyrazić, czyli zrobić ten bookmark, zrobić w ogóle, ustawić wszystko graficznie, gdzie trzeba zdecydować, jaki będzie content, jak to będzie wszystko połączone ze sobą, jaki proces przechodzi klient, który przechodzi przez tą stronę. No i jeszcze do tego trzeba to napisać, skonstruować, oprawić graficznie i tak dalej. Czyli tak jak ja ciebie słyszę, do tego jest potrzebna wiedza,
prawda? Oczywiście, jak to zrobić? Potrzebujesz wskazówek, czyli to jest to, co ty dajesz, ale sama wiedza, jak we wszystkich innych obszarach, nie wystarczy. Bo sama wiedza to jest po prostu wiemy, ale a robota to jest zupełnie co innego. Trzeba usiąść i zrobić, czyli trzeba się rzeczywiście zdecydować na to, że to robię. No i fajnie jest wtedy pracować w grupie, bo masz wzajemną motywację, mobilizację do pracy i ten proces nie rozciąga się, bo to, co ja często widzę u swoich klientek, to jest to, że jak zaczynają robić stronę, to potem to jest proces, który trwa 2 lata albo 3 lata i ciągle do tego nie dochodzą. Co tutaj się dzieje, Kamila, wtedy? Dlaczego tak się dzieje? Na jakimś etapie utknęły. Mogły utknąć z powodu, nie wiem, jakiegoś problemu technicznego. No to właśnie wtedy ja jestem potrzebna, żeby ten problem rozwiązać. Mogą utknąć właśnie, bo zatrzymało je jakiś tam element strony, który chciały stworzyć. Albo po prostu nagle im się wszystko zmieniło. Zmieniła im się koncepcja i teraz już po prostu znowu by to oznaczało, że trzeba robić całą stronę w jakimś tam stopniu od początku. Tak naprawdę nie trzeba. W momencie, jak sobie zrobisz kod marki, to przecież ty się nie zmieniłaś w ciągu 2-3 miesięcy i tutaj jakby z archetypem możesz wszystko dalej robić zgodnie, natomiast mogła ci się zmienić oferta, czyli tak naprawdę tylko jedną sekcję zmieniasz. I nawet jeżeli tak będzie, bo w procesie rozwoju twojego biznesu te twoje specjalizacje będą się zmieniały, to ty tylko wystarczy, że zmienisz jeden kawałek na stronie, czy dodasz nowy landing page z nowym programem i ta strona jakby cały czas jest żywa, a tutaj sobie po prostu dochodzą nowe rzeczy. Ale to nie trzeba robić rewolucji, żeby od razu wszystko zmieniać, jeżeli dobrze zaczniesz. No właśnie. Ja pomagam zbudować taką stronę, taki punkt wyjściowy, tak, którą sobie można rozwijać, potem sobie dodać do niej sklep, potem sobie właśnie połączyć ją ze swoją platformą kursową. I to, czego na danym etapie potrzebujesz, sobie po prostu dodajesz. Wiesz co, ja widzę czasami wśród moich klientów i wśród ludzi, których obserwuję, takie dwie tendencje, że albo robimy je za wcześnie, te strony, kiedy jeszcze myślimy, że strona nas uratuje, to znaczy, że jak my napiszemy o tym coachingu, jesteśmy coachem i tak dalej, to zaistniejemy przez to online, ludzie przez to przyjdą i my zaistniejemy na rynku. I to jest oczywiście fałszywa, to nie jest prawda, po prostu tak to nie działa. A druga strona jest taka, że jak już coachowie czy trenerzy mają trochę biznesu, mają trochę klientek, zaczynają być zajęci, to wtedy jest tendencja takiego, ja wiem, że potrzebuję stronę, ale jest ciągle albo odkładanie na później, albo rozpoczęcie i niekończenie, no bo ciągle coś mi przeszkadza. A tutaj dobrze by było właśnie w tym momencie się zmobilizować, znaleźć ten czas na to, znaleźć tą motywację, żeby wziąć i zrobić, prawda? Tak, tak. Zdecydowanie nie polecam robić strony w momencie, kiedy jeszcze rozważasz w ogóle, w którą stronę pójść, bo miałam takie klientki, no i one na przykład w połowie kursu zmieniały koncepcję całą i wtedy nie zrobisz, bo już nie ma na to czasu. Tak. Też jakby liczenie na to, że strona mi po prostu uratuje mój biznes w sposób magiczny, a ja nie robię nic, żeby zadbać o zdobycie nowych klientów, też nie działa niestety. Na starcie powinna się skupić na tym, żeby jak już wiesz, jaka jest twoja specjalizacja, to jakby teraz najważniejszy priorytet to jest jak najwięcej przeprowadzić tych sesji coachingowych, popracować sobie z klientami i się dowiedzieć w ogóle, co ja daję, od czego ja jestem, jakby tutaj sobie w tym się ugruntować, a jak już to mamy i już widzimy, że coraz nam się to lepiej rozkręca, no to jednak trzeba troszeczkę na przykład sobie, nie wiem, 2 dni w tygodniu zrobić, czy 1 wolny, który sobie przeznaczam na, tylko i wyłącznie na pracę nad stroną. Jeżeli ja sobie to ustalę na przykład na 2-3 miesiące, to ta strona powstanie w tym czasie, tak? Właśnie. Tak średnio 2-3 miesiące na cały proces, to jest duży proces, tak jak mówimy, podzielony na kawałki, to jest dobry czas, tak? Na 2-3 miesiące. Tak. Mhm. 3 miesiące mojego doświadczenia wynika. Tak, 3 miesiące pracy, a potem 3 sekundy. No tak. A potem regularnie dostarczamy ten content, prawda? Bo to jest ważne, żeby to jest to, co ty robisz. Zobacz, jaka ty jesteś konsekwentna w tym, żeby te twoje filmy się pojawiały regularnie. Staram się.
Tak. Staram się, chociaż czasami jest to trudniej, na przykład ostatniego bloga jak kręciłam, to musiałam chyba zacząć ze 20 razy, bo mi nie szło po prostu. A zazwyczaj mi to zabiera, wiesz, 2-3 minuty i zrobione, różnie jest. Wiesz co, wyglądasz na osobę bardzo szczęśliwą z tym, co robisz. Tak, jestem. Z tym, co robię, jestem bardzo szczęśliwa. Co ci cieszy najbardziej z tego? Jak, bo to jest często bardzo pytanie coachów, jak ja mam trafić na to, co tak naprawdę będzie mnie najbardziej, największą radochę sprawiało i tą swoją specjalizację. Co u ciebie sprawia, że po prostu to cię tak cieszy i raduje? Lubię widzieć zmianę, czyli jak przychodzi do mnie klientka, która no ma po prostu, widzę na przykład na Facebooku, bo jeszcze tej strony nie ma, czyli ma taki totalny chaos na tym Facebooku, w ogóle wszystkie grafiki są w jakimś innym stylu i dzięki temu, że pracujemy nad kodem marki, ona nagle ma jasno określone, od czego ona jest i w ogóle komu pomaga i jak ona chce się pokazać. I później mija parę miesięcy, ja widzę, jak u niej jest wszystko spójnie, jaki jest wielki porządek, no to jest wielka, wielka radość. Tak samo jak, bo w ogóle posiadanie strony, jak już w końcu zakończymy ten proces, to nagle chcemy ją pokazywać, chcemy się nią trochę pochwalić, chcemy ludzi do swojej oferty przyciągnąć, nie wstydzimy się tego i ten biznes zaczyna się rozkręcać, bo my chętniej się pokazujemy, chętniej informujemy o tym, co mamy do zaoferowania, więc to mi daje też taką ogromną satysfakcję, że ja tutaj jakiś tam małą cegiełkę tutaj do tego dołożyłam i trochę ta dziewczyna dostała skrzydeł i teraz działa, prawda, ze zdwojoną energią, więc to jakby... U mnie jest to bardzo naoczne, że ja widzę tą zmianę, która następuje i to jest super. Tak, to mi daje najwięcej. Jakim archetypem jesteś? Ja jestem poszukiwaczka, czyli odkrywca, ale też mam w sobie wizjonerkę i też mam w sobie bohaterkę. Tam widzę nawet u ciebie w tle portret. A jest tam, tak, jest. Takie niebieskie kółko z tyłu, owal. Świetnie. Kamila, ty masz kurs zaczynający się kiedy? W listopadzie. W listopadzie rusza. To znaczy w listopadzie rusza mastermind, ale można też oczywiście dołączyć dzielnie, samodzielnie i wtedy ja się tam też 3 razy podczas całego tego procesu pojawię. W listopadzie, tak. Czyli już za 2 tygodnie niecałe gdzieś tam. Tak. Tak. Świetnie. Te babeczki, te ekspertki, które by się chciały przymierzyć do tego, czy to jest kurs dla nich i są gotowe na stawianie strony i tego, jak to ty robisz, zaprosić chcesz na? Webinar, który będzie w czwartek 25 października o godzinie 19 i ja na tym webinarze przedstawię 4 kroki do pięknej i skutecznej strony, która przyciąga właściwych klientów i pomaga ci sprzedawać. Dlaczego do pięknej? Ponieważ bardzo dużo osób buduje strony i one są jakie są, a ja pokazuję, jak tą stronę zbudować, żeby ona naprawdę oddała twoją osobowość i była po prostu ładna jeszcze do tego. Kobieca po prostu. Fajna taka. W dobrym stylu. Przypomniało mi się, jak mówiłaś teraz o tym, jak wyglądała moja pierwsza, najpierwsza strona w roku postawiona 2002, kiedy jeszcze nie było wielu różnych narzędzi. Ja sama stawiałam. Oj, ugly było. Ale ja kiedyś z ciekawości weszłam sobie na stronę Marie Forleo. Taką starą. Starą, no. To jest takie archiwum internetowe i wyglądała wow, zdziwiłam się. Także dziewczyny, to jest proces. I to dochodzenie do tego, co ja mam robić i jaka będzie moja specjalizacja, od czego ja będę tutaj jakby najlepsza i co będzie takim moim, no właśnie, gdzie sobie siedzę w tej mojej specjalizacji, to dochodzimy metodą prób i błędów, i testowania, i sprawdzania. Ja tego nie wiedziałam na początku, jak sobie budowałam swoją koncepcję na biznes. To po prostu jest proces. Ale trzeba zacząć, bo inaczej nigdy do tego punktu nie dojdziemy. Tak. I te z was, które są gotowe już na to, żeby wziąć pod uwagę robienie swojej strony, wiecie, od czego jesteście, a ta strona albo jest zaczęta, albo nie zaczęta, albo jest odkładana,
to wpadnijcie na webinar, zobaczcie, czy to jest dla Was. Ja Kamilę ze swojej strony bardzo polecam, bo sama z nią pracuję i no i pracuje nam się dobrze. Piękna strona powstaje, która już niedługo będzie do pokazania. Kamila, dziękuję Ci bardzo za czas. Dziękuję. Za mnóstwo fajnych informacji i inspiracji do tego, żeby zrobić dobrą stronę internetową. Dziękuję.